Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie pana doktora Piotra Baryły, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Producentów Czarnej Porzeczki, wiceprezydenta IBA. Znajdujemy się akurat w kwaterach Czarnej Porzeczki, w której stosowane są między innymi technologie nawożenia dolistnego firmy Timac Agro Polska. Ochrona jest firmy Bayer. Jak Państwo będziecie mieli okazję się przekonać, ponieważ będą też zbliżenia na krzaki Czarnej Porzeczki. Porzeczka pomimo upałów i bardzo wysokiej temperatury, silnej operacji słonecznej jest w bardzo dobrej kondycji. Za chwilę będzie zbierana, owoce właściwie w dużej mierze są już dojrzałe. Jakość tych owoców jest świetna, tutaj poszło dużo wapnia, były też prowadzone zabiegi antystresowe, co w takich warunkach pogodowych jest szczególnie ważne. Porzeczka jest twarda, dosyć jędrna, ma świetny kolor, w smaku lekko słodka, także to też wskazuje na to, że ona już powoli dojrzewa. Poszedł tutaj pełen program, pełna technologia Timaca, nawet niektóre zabiegi z uwagi na właśnie suszę i na upały zostały poszerzone. W związku z tym można się spodziewać naprawdę bardzo obiecującego plonu. Witamy Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu zatytułowanym Porzeczkowy Zawrót Głowy. Jest to już piąta edycja tego eventu. Spotykamy się od 2013 roku. Kilka słów na temat sytuacji tegorocznej. Proszę Państwa, tak jak wszyscy doskonale Państwo sobie zdajecie sprawę, jeżeli chodzi o pogodę, ona w tym roku oszczędziła nas, jeżeli chodzi o spadki temperatur, czyli wiosenne przymrozki. Natomiast dość mocno daje się we znaki w całym kraju praktycznie susza. W tym gospodarstwie od 1 kwietnia do dnia dzisiejszego spadło 60 mm deszczu, czyli jesteśmy minus 270 na tą chwilę. Pomimo takiej sytuacji niesprzyjającej, plonowanie zapowiada się na bardzo dobrym poziomie. Jest to oczywiście związane z tym, że mamy tutaj do czynienia z glebą klasy drugiej, trzeciej oraz no, nie ma co ukrywać, ale również kwestia odżywiania roślin ma istotny wpływ i to, co jest bardzo ważne, to co zaobserwowałem przez te kilka lat już doświadczeń z nawozami, no niestety każdy rok jest inny i musimy pewne korekty wprowadzać, o czym powiem już bezpośrednio na poletkach. Suchorzewski, Radek, firma Bayer, dzień dobry, witamy Państwa. Tak jak Piotr wspomniał, po raz piąty i chyba nazwa, tytuł tego naszego spotkania, czyli Porzeczkowy Zawrót Głowy, zwłaszcza w tym roku ma chyba bardzo dobre określenie i sezon, że tak powiem, sezon na polu, sezon generalnie, to co się dzieje na rynku porzeczki, to dobrze chyba ten tytuł określa Zawrót Głowy. Natomiast to, co zobaczą Państwo na polu, to co mówił Piotr wcześniej, czyli pogoda, kwestie właściwego odżywiania, właściwej ochrony, to pozwala na utrzymanie tego plonu, że tak powiem, na bardzo wysokim poziomie. I to jest właśnie chyba droga do tego, żeby ta produkcja czarnej porzeczki przynosiła profity, bo o to głównie chodzi. Także w takim razie Grzesiek Iskra w imieniu firmy Timac Agro chciałbym serdecznie Państwa po raz kolejny przywitać i bardzo się cieszę, że są z nami osoby, które też 5 lat temu tutaj odwiedzały gospodarstwo Piotra. W zasadzie koledzy powiedzieli wszystko, jeśli chodzi o odżywianie czy naszą firmę, to jest parafrazuję słowa przed chwilki bardzo zacnego członka zarządu KSPCP, pana Józefa, że właśnie z długodystansowcami warto w biegu występować, bo jest szansa większa na dobiegnięcie do mety. My staramy się być z Państwem od kilkunastu lat i będziemy nadal pewnie dość jednostajni w tym, o czym chcemy Państwu komunikować, tak? Czyli jakość przede wszystkim i najlepsze rozwiązania, czego przykładem, mam nadzieję, będą dzisiejsze pokazy. U nas w tym momencie, proszę Państwa, na 95% plantacji jest stosowana technologia Timac Agro. Te 5% to są właśnie kwestie kontroli,
które stosujemy także fizycznie. Jedziemy już na technologii Team Acagro. Od tego roku 95% plantacji już jest objętych tą technologią całkowicie. Ktoś się zapyta, czy nam się to opłaci. Proszę Państwa, wydajność i jakość owoców, dążymy do tego, żeby nie zwiększać powierzchni gospodarstwa, natomiast z jednostki powierzchni uzyskiwać jak najwyższe plony. I na te trudne czasy ekonomiczne uważam, jest to jedyne rozsądne postępowanie. Czyli nie ilość, a po prostu masa z jak najmniejszej powierzchni jednostki. I to staramy się uzyskiwać. Cały ten system jest dosyć elastyczny, natomiast bazę stanowią produkty bajerowskie, tu z głównym naciskiem na fungicydy Duna Sensation, czyli fungicydy o bardzo szerokim spektrum działania, jeżeli chodzi o choroby w czarnej porzeczce, czy choroby liści, mówimy tutaj o mączniaku, czy opadzina liści, ale również choroby owoców, czy nawet też pędów, czyli szara pleś. Także tutaj poprzez to, że jest ten potencjał w tej ziemi, to co Piotr wspominał na początku, klasa gleby druga, trzecia, mimo tych 60 mm tylko opadu, jest krzewy wybudowane dosyć mocno, owoców też jest dużo, dlatego poszliśmy bardzo, że tak powiem, mocno, aczkolwiek pod pełną kontrolą, jeżeli chodzi o ochronę fungicydową i insektycydową.